Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości Solidarna Polska. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, nic się nie zmieniło. Zagłosujecie dzisiaj przeciwko ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Wy w sensie Solidarna Polska. Panie redaktorze, już w grudniu po zakończeniu szczytu przekazaliśmy oświadczenie jako Solidarna Polska, że całościowe wyniki negocjacji budżetowych, które dotyczą warunkowania wypłat, możliwości blokowania przez Komisję Europejską wypłat pod przyczynami ideologicznymi, również tworzenie kredytowego zaplecza Komisji Europejskiej, którym to ona będzie mówiła, na co możemy wydawać pieniądze, budzi nasz sprzeciw i tej pogłębionej federalizacji Unii Europejskiej bez zmiany traktatów nie akceptujemy i tym wyrazem będzie głosowanie właśnie przeciw decyzji o zasobach własnych, bo taki dokument głosujemy. Jasne. No, jeżeli chodzi o to, że Unia Europejska mówi, na co będziemy wydawać te pieniądze, to wcześniej, panie ministrze, jeżeli chodzi o zwykłą perspektywę budżetową, zawsze też tak było, że w dużym stopniu to Unia Europejska określa, na co unijne fundusze są wydawane. To nie jest jakaś szczególna nowość. Panie ministrze, upomnienie na Gana Karak... Nie, nieprawda, panie redaktorze, nieprawda. Z tego powodu, że oczywiście, że pewne ramy wydatkowe były zakreślone, natomiast... No bardzo konkretne ramy, panie ministrze. Nie, panie redaktorze, tutaj każdy konkretny wydatek musi być zatwierdzony i taka jest formuła Funduszu Odbudowy. Większa kontrola. Nie twierdzę, że w ogóle było tak, że Komisja Europejska nie miała wpływu na wydatki, bo to rzeczywiście zawsze było w jakimś stopniu kontrolowane, żeby te cele, które są nakreślone, były realizowane. Natomiast Fundusz Odbudowy jest funduszem, który nie dość, że jest kredytowy, to jeszcze ta kontrola Komisji Europejskiej jest większa niż dotychczas. No, częściowo kredytowy. Jednak, panie ministrze, upomnienie na Gana kara pieniężna, a nawet wykluczenie z klubu, takie mogą być konsekwencje złamania dyscypliny w klubie Prawa i Sprawiedliwości. W tej sprawie zapowiadał jego szef Ryszard Terlecki. Której kary pan się spodziewa dla posłów Solidarnej Polski? Nie spodziewam się, żebyśmy jako posłowie koalicyjnej partii byli karani za nieprzestrzeganie dyscypliny partyjnej partii innej koalicyjnej. Klubowej dyscypliny, panie ministrze. To klubowa dyscyplina. Jesteście w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, wydaje mi się, że pan marszałek Terlecki chyba później prostował tę wypowiedź, mówiąc, że ona się odnosi do członków partii Prawo i Sprawiedliwość. No przecież mówimy o fundamentalnych sprawach, panie redaktorze, związanych z poglądem na to, czy w istocie dochodzi do zwiększenia integracji europejskiej, czy Polska będzie miała ograniczoną swoją suwerenność, na przykład nie mogąc uchwalać prawa tam, gdzie Unia Europejska nie ma kompetencji pod groźbą szantażu i w takich sprawach tam przecież groźba kary finansowej to chyba nie jest przesłanka, która powinna motywować do zmiany decyzji, jeśli się wyraża taki pogląd, który w tej sprawie wyrażam od wielu miesięcy, szanując to, że Prawo i Sprawiedliwość tych ryzyk nie dostrzega bądź się bagatelizuje. Niemniej uważamy, że skoro w listopadzie wszyscy twierdziliśmy, że rozporządzenie warunkujące wypłaty od arbitralnej decyzji Komisji Europejskiej, obchodzenie traktatów, narzucanie nam agendy politycznej, ideologicznej nagle się zmieniło, no bo to rozporządzenie weszło w takim samym kształcie, my cały czas tych argumentów się trzymamy. Prawo i Sprawiedliwość zmieniło zdanie, uznając, że jednak widocznie tego ryzyka takiego dużego nie ma. Ale panie ministrze, przy karach pozostając, no to jeżeli te kary zostaną, jednak będą, skutkiem waszego głosowania będą te kary, to jaki będzie ruch Solidarnej Polski? Może swój klub wtedy będziecie chcieli stworzyć, jeżeli uważacie, że nie dotyczą was te klubowe właśnie dyscyplinujące środki w ramach Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Przecież Solidarna Polska ma 15 parlamentarzystów. Dlaczego w zasadzie nie macie swojego klubu? Ja proszę, nie spodziewam się, żeby takie decyzje miały wobec nas zapadać z tego powodu, że przypominam, że traktat lizboński, który był przyjmowany ponad 10 lat temu, 13 lat temu był przyjmowany, Klub Prawa i Sprawiedliwości fundamentalnie się w tej sprawie podzielił i posłowie, którzy byli przeciw, cały czas funkcjonują w ramach Prawa i Sprawiedliwości, zostali wyrzuceni. Spór o relacje z Unią Europejską jest, można powiedzieć, takim istotnym sporem na polskiej prawicy. I to, że dzisiaj my dostrzegamy te ryzyka, niebezpieczeństwa płynące z tych decyzji, które
był wynegocjowany w ubiegłym roku, nie oznacza, że jest to jakaś wyjątkowa sytuacja. Okej, panie ministrze, a Lewica uratowała rząd Zjednoczonej Prawicy, zdjęła z was tę presję, jeżeli chodzi o głosowanie przeciwko Funduszowi Odbudowy. To dzięki głosom Lewicy, pewnym już w zasadzie na ten moment, jeżeli o większość klubu Lewicy chodzi, wy możecie spokojnie zagłosować przeciw, bo inaczej no, sam prezes Jarosław Kaczyński mówił w Gazecie Polskiej, że no, mogłoby dojść do rozpadu rządu. Przede wszystkim od początku zakładaliśmy, że Lewica i znaczna część opozycji, cała Platforma Obywatelska poprze te negocjacje. Z tego powodu, że po pierwsze ich wiodące partie europejskie forsowały taki model, po drugie te rozwiązania pogłębiają integrację europejską, o czym, co jest w programach tych partii politycznych. Przecież nie w programie PiS-u, tylko w programie Lewicy jest ściślejsza integracja europejska. Zatem my przewidywaliśmy jako Solidarna Polska, że prędzej czy później Lewica i pozostała część opozycji przystąpią do tego głosowania, pozorując jakieś ustępstwa ze strony rządu. Zresztą dzisiaj czytałem, że i pan Grzegorz Schetyna mówi, że będzie głosował za, pan Kosiniak-Kamysz nagle będzie głosował za. Dlaczego tak się dzieje? Tak się dzieje z tego powodu, że te rozwiązania po prostu popierają. Przecież opozycja przez lata gardłowała, że trzeba Polsce odbierać fundusze. No i kiedy Unia Europejska taki mechanizm dostali, to dlaczego mieliby się sprzeciwiać? Oczywiście myśleli, że na horyzoncie dostrzegą kryzys rządowy, gdyby byli przeciw, a najpierw zagłosują przeciw, rząd się rozpadnie, a potem po kilku tygodniach znowu wszyscy zagłosują za, no bo przecież popierają te rozwiązania. No zakiwała się Platforma Obywatelska, zakiwał się Borys Budka. I tutaj ewidentnie po prostu tego nosa politycznego jemu zabrakło, na czym skorzystała Lewica i wewnątrzpartyjna opozycja Borysa Budki. To teraz panie ministrze trochę o tym kiwaniu w Zjednoczonej Prawicy, bo też ta terminologia piłkarska nie była, bo taka zupełnie nie na miejscu. No, Solidarna Polska odpowiada w rządzie za wymiar sprawiedliwości. Minister Michał Woś niedawno mówił w Radiu Plus, że no, te zmiany w połowie zostały, ta reforma w wymiarze sprawiedliwości została w połowie drogi zatrzymana przez rząd, przez premiera Morawieckiego. No do końca kadencji zostały 2 lata. Dostaniecie w ogóle kiedyś zielone światło na kontynuowanie tej reformy, na kontynuowanie zmian? Bo na dzisiaj chyba trudno powiedzieć, że wymiar sprawiedliwości funkcjonuje lepiej niż przed objęciem rządów przez Zjednoczoną Prawicę. Przede wszystkim tam, gdzie te reformy zostały przeprowadzone, funkcjonuje lepiej. Lepiej działa prokuratura, lepiej działa system egzekucji, który realizują komornicy. Nie ma już wielkich afer, a wyniki się poprawiły zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników. Ale rzeczywiście w sprawie sądownictwa na pewnym etapie wstrzymano dalsze działania na rzecz dogadywania się z Unią Europejską i wyniki tych rozmów są takie, że dalsze próby reformy będą skutkowały tym, że Komisja Europejska będzie próbowała jeszcze mocniej w nie ingerować, bo dostała nowe narzędzie w tym właśnie w tych negocjacjach budżetowych. To co, panie ministrze, nie dokończycie tych zmian w wymiarze sprawiedliwości? Oczywiście, że my cały czas rozmawiamy z Prawem i Sprawiedliwością, żeby te zmiany dokończyć, ponieważ jest to fundamentalny element programu wyborczego, tego, z którym szliśmy do wyboru w 2015 roku i podtrzymywaliśmy te deklaracje w 2019 roku. Ale panie ministrze, to trudno zrozumieć, dlaczego jesteście w rządzie, jeżeli odpowiadacie za wymiar sprawiedliwości i tutaj zmiany są blokowane w rządzie. To jest główny element waszego programu i się na to Solidarna Polska po prostu godzi, panie ministrze? Jesteśmy zwarci i gotowi, by tę reformę przeprowadzić, no bo panie redaktorze, no gdyby nas w rządzie nie było, to już w ogóle byśmy musieli odpuścić te sprawy, powiedzieć, że no, przepraszamy wyborców, ale nie będzie zmian w sądownictwie. No ale no, pan dzisiaj może powiedzieć, że w rządzie będzie zielone światło dla tych zmian, czy nie, panie ministrze? Czy ciągle to nie jest jasne? Trwają rozmowy w tej sprawie i rzeczywiście tutaj trwają rozmowy, żeby te sprawy dokończyć i one raczej żywimy nadzieję cały czas, że spowodują, że na tym odcinku również zmian w państwie znowu ruszymy do przodu i będziemy mogli te reformy dokończyć. Bo przypominam panie redaktorze, że tam gdzie do końca 2017 roku udało się kluczową ustawę uchwalić, czy właśnie w 2018 roku na początku, tam po prostu są dzisiaj pozytywne efekty. A w sądownictwie po pierwsze to nie minister sprawiedliwości wydaje orzeczenia, tylko sędziowie, a zmiany o charakterze ustrojowym mają spowodować, że właśnie
ci sędziowie nie będą kompletnie oderwani od rzeczywistości państwowej, od oceny obywateli. Panie ministrze, to jeszcze jedna sprawa na koniec tylko. Czy rząd Zjednoczonej Prawicy powinien mieć jakieś... Ale to jesteśmy gotowi pracować. Mhm. Czy rząd Zjednoczonej Prawicy powinien mieć jakieś nowe otwarcie po pandemii? No, chociażby nowego szefa rządu, no bo obecny będzie się kojarzył Polakami, no chociażby z kontrowersyjnymi bardzo zamknięciami gospodarki, z lockdownem. Czy potrzebujecie na tę drugą połowę kadencji takiego nowego, absolutnie otwarcia? Na pewno da się odczuć swego rodzaju zmęczenie, czy też może inaczej. Da się odczuć, że jest wiele sporów w ramach rządu. Tego przecież nie da się ukryć. Natomiast my próbujemy te spory rozwiązywać. Z czego one wynikały, to zaczęli temat na długą dyskusję. Czy potrzebne jest nowe otwarcie, nowy premier? Panie redaktorze, to jest przywilej największej partii koalicyjnej, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, wskazywanie kandydata na premiera i tutaj decyzja zapadała w innym miejscu niż w ramach partii Solidarna Polska. Tak jest skonstruowana nasza umowa koalicyjna, że to PiS wskazuje kandydata na premiera i ta decyzja leży właśnie w PiSie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Sebastian Koleta, wiceminister sprawiedliwości Solidarna Polska. Dobrego dnia panu ministrowi życzę. Państwu dziękuję również za uwagę. Życzę dobrego dnia. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już zapraszam na spotkanie z Kamilą Biedrzycką. Jej super raport już za chwilę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu po majówkowej przerwie. Mam nadzieję, że Państwo wypoczęli, że Państwo odpoczęli i z nowymi siłami będą zmagać się z polską rzeczywistością polityczną, no bo dzisiaj posłowie, parlamentarzyści nie dadzą nam spokoju. Dziś po południu bardzo ważne głosowanie w sprawie ratyfikacji ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej, która to ma sfinansować Krajowy Plan Odbudowy. Tenże Krajowy Plan Odbudowy, który poparła Lewica, oczywiście autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, że wczoraj Krajowy Plan Odbudowy został przesłany do Komisji Europejskiej. Wszystkie dokumenty liczą kilkaset stron. Lewica zapowiedziała, że dziś właśnie zagłosuje ramię w ramię z Prawem i Sprawiedliwością w tej sprawie. Zdaniem Koalicji Obywatelskiej, która jeszcze tak naprawdę nie wiadomo, co do końca w sprawie tego głosowania zrobi, Lewica postanowiła, tutaj cytat, wesprzeć PiS, nie dając szansy samorządowcom i obywatelom na gwarancję uczciwości wydawania unijnych środków. Tak wygląda sytuacja, tak wygląda podział na polskiej scenie politycznej, choć Bronisław Komorowski, były prezydent, ostatnio także sprawił dużą niespodziankę. Odwraca się, chyba tak można powiedzieć, od swojej macierzystej partii, od Platformy Obywatelskiej i popiera pewien projekt polityczny, który będzie powstawał w okolicach, tak to nazwijmy, w uproszczeniu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na razie tajemniczo to brzmi. Pytanie, czy poznamy dziś jakieś szczegóły? Ja na pewno postaram się jak najwięcej dowiedzieć od Marka Sawickiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który będzie dzisiaj Państwa gościem jako drugi, bo jako pierwszy były premier Marek Belka, obecnie eurodeputowany. Oczywiście nie trudno się domyślić, że o Krajowym Planie Odbudowy będziemy rozmawiać i o tych środkach unijnych. No i oczywiście o postawie Lewicy, która według wielu bardzo dużo straci, jeżeli chodzi o poparcie, w związku z tym, że idzie ramię w ramię w tej sprawie z Prawem i Sprawiedliwością właśnie. Sytuacja skomplikowana, ale oczywiście wszystko na spokojnie rozłożymy na czynniki pierwsze. Także już Państwa zapraszam, wracamy po 9:00, a teraz Marta Kiermasz i raport z anteny. Na początek język polski. Maturzyści zmierzą się za chwilę z pierwszym egzaminem. Wszystko w reżimie sanitarnym. Ma 2 miesiące na zajęcie się dokumentem. Do Komisji Europejskiej trafił Krajowy Plan Odbudowy. Rząd mówi wprost, teraz nic w programie już się nie zmieni. Dzięki temu skupimy się na treningach i meczach, mówi Paulo Souza. Trener polskiej kadry zachęca do szczepień. Sam przyjął już preparat. Matura, czas start. Właśnie rozpoczyna się tegoroczny egzamin dojrzałości. Uczniowie zmierzą się z językiem polskim. Na jego napisanie będą mieć 170 minut. Jak mówią ci z 5. ELO w Warszawie, stres jest umiarkowany. Grałem w GTA wczoraj. No ludzie, naprawdę. To tylko matura. Przerośnięty sprawdzian. Dość zestresowana jestem, ale myślę, że będzie dobrze. No teraz już musi być dobrze. Już nie może być źle. Obstawiam lalkę i mam nadzieję, że będzie, ale słyszałam też, że ludzie obstawiają dziady i mam nadzieję, że one się nie pojawią. Dziady są okropne. Podejrzewam lalkę jakoś. Naczytałem się, że według pewnego schematu CK idzie. Poza tym z tego co kojarzę, lalki dawno nie było, a lalka jest najciekawsza. Ja też liczę na lalkę i ewentualnie dziady.
Dodajmy, że matury odbywają się w reżimie sanitarnym. Na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa, chodzi zarówno o zdających, jak i nauczycieli. Na teren szkoły można wejść tylko w maseczkach. Dokument jest już w Brukseli i nie można go zmienić. Do Komisji Europejskiej trafił Krajowy Plan Odbudowy. Ta teraz ma 2 miesiące na ocenę projektu. Za to dziś po południu na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu posłowie będą głosować w sprawie ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy. PO chce przełożenia posiedzenia. Rząd apeluje, nie róbcie tego. O szczegółach Aleksandra Galant. Dokument trafił do Brukseli, mimo że na złożenie jego ostatecznej wersji był jeszcze czas. Komisja Europejska daje na to 14 dni od wysłania wersji roboczej, co polski rząd zrobił w piątek. Jednak jak przekonywał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, po poniedziałkowych konsultacjach z przedstawicielami komisji nie było sensu dłużej czekać. Wyjaśniliśmy sobie szczegóły, nie wymagały one żadnych poprawek naszego planu. Doszliśmy do wniosku, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby go już formalnie złożyć. Zapewnił, że plan się nie zmienił i zawiera wszystkie uwagi wynegocjowane z Lewicą. A głosy jej posłów są kluczowe, by zatwierdzić decyzję o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, co uruchomi dodatkowe pieniądze dla Polski z Funduszu Odbudowy. I to właśnie ich wykorzystanie opisuje Krajowy Plan Odbudowy. Tragedia w Meksyku. Co najmniej 20 osób zginęło, a 50 zostało rannych po tym, jak w stolicy kraju częściowo zawalił się wiadukt metra. Wagony z 20 metrów spadły na jadące pod nimi samochody i autobus. Na miejscu są dziesiątki karetek. Jak informują agencje, wiadukt zbudowano za czasów poprzedniego burmistrza Meksyku. Już wtedy miały inwestycji towarzyszyć liczne nieprawidłowości. W Wielkiej Brytanii minionej doby zmarła jedna zakażona koronawirusem osoba. To najniższy bilans od sierpnia ubiegłego roku. Pomaga w tym sprawna akcja szczepień. Do tej pory na wyspach podano ponad 50 milionów dawek. Z kolei we Francji dwiema dawkami zaszczepiono 10% populacji. Pierwszą dawkę przyjęło ponad 16 milionów osób. Wczoraj władze w Paryżu złagodziły restrykcje. Do szkół wrócili już wszyscy uczniowie. Zniesiono też ograniczenia w podróżowaniu między dystryktami. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski już zaszczepiony przeciw koronawirusowi. To przed ruszającymi 11 czerwca Mistrzostwami Europy w piłce nożnej. A preparat mają przyjąć wszyscy piłkarze kadry oraz jej sztab. Portugalczyk Paulo Sousa przy okazji zachęcił do szczepień. Dzięki temu będziemy mogli skupić się wyłącznie na treningach i meczach, by dobrze reprezentować Polskę. Każdy z nas powinien przyjąć szczepienie po to, by nasza codzienność wróciła do normalności. A zatem szczepmy się. Akcja szczepień wśród sportowców obejmuje również naszych reprezentantów, którzy wystąpią na igrzyskach w Tokio. Te ruszają pod koniec lipca. To była Marta Kiermasz. Bardzo dziękujemy. Raport z anteny wraca do Państwa oczywiście o godzinie 10. Ja raz wszystkich naszych widzów raz jeszcze witam bardzo ciepło. Pytają Państwo na czacie. Widziałam, poczytałam przed chwilką trochę, czy odpoczęłam. To pytanie pozostawię bez odpowiedzi, ponieważ doskonale Państwo wiedzą, jak wyglądała pogoda w majówkę. Bezobjawowo ciepło było i przyjemnie, w związku z tym trzeba było sobie radzić w inny sposób, no ale jakoś mam nadzieję, wszyscy przetrwaliśmy i będzie już teraz tylko lepiej. Także pozdrawiam raz jeszcze. Mam nadzieję, że Państwo wypoczęci. Jak wspomniałam na samym początku, kłaniamy się wszystkim naszym widzom na YouTubie, na Facebooku i oczywiście na stronie głównej SE.pl. Zapraszam Państwa na 2 spotkania dziś. Marek Belka, były premier, za chwilę będzie Państwa gościem. Później Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska, były minister rolnictwa. Oczywiście lwią część naszych rozmów będzie zabierać kwestia funduszy unijnych, bo dziś po południu w polskim Sejmie bardzo ważne głosowanie nad ratyfikacją ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Chciano debaty w tej sprawie. Debaty nie będzie. Wszelkie dokumenty przed przegłosowaniem samej ustawy zostały już wysłane wczoraj do Komisji Europejskiej. Według Prawa i Sprawiedliwości, według Lewicy to są dokumenty zawierające wspólne stanowisko tych partii, wynegocjowane w ubiegłym tygodniu. Koalicji Obywatelskiej i Polskiemu Stronnictwu Ludowemu pozostało obejść się smakiem tylko w tej sprawie. Oczywiście Koalicja Obywatelska nie wiadomo jeszcze do końca, co w sprawie tego głosowania zrobi. Wczoraj odbyło się posiedzenie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie, ale nie wydano żadnego konkretnego bardzo komunikatu. Nie wiemy, czy będzie dyscyplina partyjna, czy każdy będzie głosował jak chce. Pytanie też, co zrobi Polskie Stronnictwo Ludowe, bo tutaj najpierw wszyscy bardzo mocno sprzeciwiali się bezwarunkowemu przyjęciu Krajowego Planu Odbudowy, ale ptaszki ćwierkają i plotki sejmowe głoszą, że na przykład prezes PSL, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz, zagłosuje ostatecznie za ratyfikacją. Więc wszystkie te rzeczy dziś
Będziemy wyjaśniać i będziemy wyjaśniać przede wszystkim, czy rzeczywiście jest tak, że Unia Europejska będzie mogła kontrolować sposób wydawania tych środków unijnych, no tak, żeby nie można było powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość robi sobie z nich fundusz wyborczy, a jest z czego fundusz wyborczy robić, bo przypomnę, że całość tego planu ma nam przynieść 58 miliardów euro. W związku z tym faktycznie twardy orzech do zgryzienia dla każdej formacji politycznej, która jest u władzy, ale zanim te spotkania z politykami, to spotkanie z Państwa ulubieńcem. Jan Złotorowicz czeka już przy jubilerskiej w naszej redakcji. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, Kamilo, dzień dobry Państwu. Czy ja dobrze pamiętam, że Ty już powinieneś być zaszczepiony? Tak jest, ja już jestem zaszczepiony. Czujesz? W porządku. Na tyle dobrze, na ile może się czuć człowiek, który musiał wrócić do pracy po długim weekendzie. Prawda? Nie jest to prosta historia. Ale wielu tutaj zastanawia się jeszcze, co z tymi szczepionkami, więc ja rozumiem, że ty jesteś w tej grupie, która poleca. Tak, jak najbardziej. Dobrze. Nie bez przypadek... Chwilę nie bolało, więc... Mm-hmm. Ty się igieł nie boisz, w przeciwieństwie do prezydenta Dudy. Bardzo mnie to cieszy. Dobrze, nie przez przypadek zapytałam o... Z satysfakcją... Z satysfakcją wpatrywałem się w swoje ramię, jak pani mi tu wbijała. No to dobrze, to dobrze. Nie przez przypadek, już po raz kolejny zaczynam to samo zdanie. Zapytałam o szczepionki, bo będziemy mówić o... Nie lubię tego słowa, no ale używa się go. Luzowaniu obostrzeń. Musimy przypomnieć Państwu, bo wszyscy po majówce mogą być troszkę skołowani i zapomnieć, że od dziś ruszają galerie handlowe, sklepy budowlane, sklepy meblarskie. Opowiadaj proszę, jakie nowe sytuacje dziś nas mogą spotkać. Znaczy, no dzisiaj powoli możemy wrócić do takich nieco normalniejszych zakupów, czyli znowu no wracają z pewnymi ograniczeniami, z pewnymi restrykcjami, tak jak mówiłaś, galerie handlowe, sklepy budowlane, ale także muzea i galerie sztuki, więc to jest ten pierwszy etap, to już od dzisiaj. No i będziemy, teraz rząd będzie obserwował, jak sytuacja ma wyglądać dalej, co się będzie działo dalej. No przez te pierwsze 3 dni maja odnotowano 13 600 nowych zakażeń, to przypomnę, przez 3 kolejne dni i 600 osób zmarło przez ten czas. Jeszcze pamiętamy czasy, kiedy tego typu dane były danymi za jeden dzień. Czyli sytuacja epidemiologiczna wydaje się nieco stabilizować, ale to oczywiście najbliższe dni pokażą. W zależności od tego, co się będzie działo, no mamy przeobiecane kolejne otwarcia, mamy przeobiecane kolejne luzowania. Już takie, których nie widzieliśmy dawno temu. Bo to, że czasem sklepy są otwarte, a czasem zamknięte, to już chyba zdążyliśmy się przyzwyczaić, zwłaszcza te kluczowe, najważniejsze sklepy z żywnością cały czas otwarte były. Nie było problemu, chociaż pamiętamy też, jak wszyscy z przerażeniem oglądaliśmy wielkie robienie zapasów na początku pandemii. Okazało się to wtedy bez sensu. Natomiast no, przede wszystkim czekamy na otwarcie tych rzeczy, których nie widzieliśmy otwartych od dawna. Na otwarcie ogródków restauracyjnych, na otwarcie hoteli, na szersze otwarcie szkół, no i też jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, jak wszystko pójdzie dobrze, no czekamy się momentu, gdzie będzie można na zewnątrz ściągać maseczki. Moja córka dzisiaj z ogromną radością poszła do szkoły, wreszcie stacjonarnie. Bardzo się cieszyła, że się spotka ze wszystkimi swoimi koleżankami i kolegami, a jeszcze o maturzystach musimy wspomnieć. Trzymamy bardzo mocno kciuki, dlatego że oni dokładnie wystartowali z super raportem. Zaczynają egzamin pisemny z języka polskiego. Także więc niestety nas nie słyszą, już znają odpowiedź. Ale znają już odpowiedź na to najbardziej, powiem, że było to palące pytanie przez ostatnie kilka dni, czy będzie lalka, czy nie będzie lalki, bo były całe, wiem, że znam osobiście jedną maturzystkę, trzymam za nią kciuki i mam nadzieję, że będzie miała tą lalkę, bo wiem, że się z niej ostro przygotowywała. No, lalka, bardzo dobra książka. Dobrze, idziemy dalej. Bronisław Komorowski flirtuje z Polskim Stronnictwem Ludowym. Wspominałam naszym widzom kochanym o tym właśnie, że jakiś taki dziwny polityczny projekt zaczyna się tworzyć. No, szczerze, ja byłam w szoku, kiedy dowiedziałam się, że Bronisław Komorowski no, jednak troszkę będzie się odwracał od Platformy Obywatelskiej. Tylko pytanie, czy jego poparcie będzie raczej takim betonowym kołem ratunkowym dla innego projektu, czy wprost przeciwnie? No bo chyba ostatnie czasy pokazały, że Bronisław Komorowski nie cieszy się już zbyt dużym poparciem społecznym. Wydaje mi się, że problemem nie jest poparcie społeczne dla Bronisława Komorowskiego. Ja osobiście nie byłem tym zdziwiony wcale, nawet tym, że były prezydenci angażując inicjatywę polityczną, bo na polskiej scenie politycznej no, od dawna snute są marzenia o centroprawicowych, centrolewicowych formacjach i o umiarkowanej polityce, która będzie w ten sposób wyglądała. No ja pamiętam czas, jak Aleksander Kwaśniewski kombinował poza SLD właśnie wtedy centrolewicową formację, z której nic nigdy nie wychodziło, a plany były
bardzo ambitne i po dzień dzisiejszy nic nie wyszło. I też pamiętam różnego rodzaju przymiarki właśnie do tej mistycznej, centroprawicowej, umiarkowanej formacji, która miałaby być alternatywą dla bardziej radykalnych formacji, takich jak Prawo Sprawiedliwość, nie mówiąc o Solidarnej Polski, czy radykalnych, no bardziej takich wyrazistych prawicowo, bardziej wyrazistych też konserwatywnie, no nie mówiąc już o Konfederacji. Natomiast no, nie wydaje mi się, żeby po prostu na polskiej scenie politycznej było miejsce na taką dużą centroprawicową partię. Więc szczególnie jak popatrzymy na jej elementy. Pożyjemy, zobaczymy. Ja przepraszam, wchodzę ci w słowo, bo wiem, że już pan profesor Marek Belka czeka na łączu. Nie chciałabym, żeby czekał zbyt długo, więc zmieniamy temat. A propos tego projektu politycznego, dziś na pewno w super raporcie jeszcze także kilka słów padnie, bo po profesorze Belce naszym gościem będzie Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego właśnie, więc jego na pewno ten projekt z Bronisławem Komorowskim zapytamy. No i na koniec bardzo smutna informacja, bo 07 już się nie zgłosi. Tak. Nie zgłosi się już 07. Bronisław Cieślak zmarł w ten weekend. No wiemy, że od dawna zmagał się z chorobą nowotworową. Ja tylko szybko pozwolę sobie zacytować fragment wywiadu, jakiego on udzielił już jakiś czas temu Super Expressowi. Powiedział tak: od dawna, pamiętając, jaki mam PESEL, wiem, że wszystko, co najważniejsze, już przeżyłem i cieszę się tym, co jest, na przykład piękną pogodą. Odszedł on pogodzony ze swoim losem, dzielny, tak jak zawsze pamiętamy, jakim był dzielnym twardzielem, tak w telewizji, jak i w polityce. No i tak też chyba odszedł. Smutne, bardzo przykre, bardzo, ale polecam ten tekst dzisiaj. Wiele ciepłych słów, wiele ciekawych anegdot opowiadał nam jeszcze. Nawet na temat swojej choroby, gdzie opowiadał, że czasem trzeba się wręcz pośmiać trochę ze swojego losu, a nie tylko się użalać, więc naprawdę. No, odszedł pogodzony ze swoim losem. Piękne życie, piękna kariera, bardzo smutna śmierć. Polski James Bond, jakby nie było. Cudze chwalicie swojego nieznanego. Tak to zawsze wyglądało. Dziś tekst wspomnieniowy w Super Ekspresie. Bardzo polecamy. Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego. Janku, bardzo ci dziękuję. Widzimy się jutro po godzinie 9. Dziękuję bardzo. Do dobrego zobaczenia. Dnia. Dzięki. Przypominam Państwu i przypominać będę dziś jeszcze niejednokrotnie, że po południu bardzo ważne głosowanie w sprawie ratyfikacji ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej, która to ma sfinansować, no w dużym uproszczeniu, Krajowy Plan Odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy poparty wstępnie przez Lewicę. Podobno poprawki Lewicy zostały do tego Krajowego Planu Odbudowy wciśnięte, uwzględnione, o może tak ładniej to będzie brzmiało. Pytanie, czy rzeczywiście, czy Prawo i Sprawiedliwości można ufać? Lewica twierdzi, że tak. Pozostała część opozycji twierdzi, że absolutnie nie. Bardzo jestem ciekawa zdania pana profesora Marka Belki. Ja już wiem, że on czeka, więc za chwilę przechodzimy do pierwszej odsłony dziś Ekspresu Biedrzyckiej, ale jeszcze zanim pan profesor Marek Belka, no to oddajemy głos wiceministrowi funduszy i polityki regionalnej Waldemarowi Budzie, który mówi właśnie o wysłaniu do Komisji Europejskiej Krajowego Planu Odbudowy, no i tłumaczy, co tam się dokładnie znalazło. Chwilę przed 15 wysłaliśmy oficjalnie nasz Polski Krajowy Plan Odbudowy. Co się w nim znajduje, to wszyscy Państwo już mogli zobaczyć, ponieważ Rada Ministrów 30 kwietnia w piątek zatwierdziła ten plan. Przede wszystkim są wszystkie uwagi, które przedstawiła nam Lewica, które wynegocjowaliśmy, pan premier potwierdził. Są uwagi, które wypłynęły w ramach konsultacji społecznych, przede wszystkim dotyczące samorządów i rolnictwa. Na ten moment, Szanowni Państwo, dokument jest po prostu na dzień dzisiejszy, na ten moment jest zamknięty, to znaczy on nie podlega już żadnej weryfikacji i z tego powodu odwlekanie głosowania, czy odwlekanie decyzji w tej sprawie, czy odwlekanie ratyfikacji jest nieuzasadnione. Marek Belka, eurodeputowany, były premier. Dzień dobry, panie premierze, kłaniam się. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Panie premierze, czy pan jest przekonany, że postulaty Lewicy rzeczywiście zostały uwzględnione w Krajowym Planie Odbudowy? Czy pan ma zaufanie do Jarosława Kaczyńskiego i całej reszty Prawa i Sprawiedliwości? Formalnie rzecz biorąc, pewno tak. Natomiast niektóre z tych postulatów chyba się nie dają zawrzeć w Krajowym Planie Odbudowy, tak jak to widzi Unia Europejska. Te 75 tysięcy mieszkań na wynajem, trudno mi powiedzieć, czy one się mieszczą w priorytetach Unii Europejskiej. A poza tym, no cóż, Mieszkanie Plus, które zakładało budowę 100 tysięcy mieszkań tanich, nie wypaliło.
dlaczego miałoby wypalić 75 tysięcy teraz? Mhm. Dlaczego nie 750 tysięcy, bo 1,750 tysięcy? Równie realne to by było. No właśnie, to by było dobre pytanie, które trzeba będzie skierować do pana byłych kolegów z Lewicy. Natomiast już tak zupełnie serio, panie premierze, czy sądzi pan, że pana byłe środowisko, no bo wiemy, że pan Leszek Miller, no troszkę się odcięliście, mówiąc delikatnie, od tej obecnej lewicy parlamentarnej, no ale uważa pan, że pana koledzy postąpili roztropnie i pod względem politycznym, i pod względem finansowym, czyli politycznym. Po pierwsze, w tym sensie, czy nie utraci lewica poparcia, no bo dla wielu wyborców pertraktowanie z Prawem i Sprawiedliwością bezwarunkowe właściwie, jak ustaliliśmy, jest kompletnie niezrozumiałe, a po drugie finansowo, w tym sensie, że wszyscy stawiają ten warunek i tę obawę, że PiS potraktuje pieniądze z Unii jako fundusz wyborczy. Więc te dwie kwestie. Najpierw na lewicy się skupmy, a dopiero później na funduszu wyborczym, poproszę. Więc obojętnie od tego, czy lewica by się w cudzysłowie porozumiała ze zjednoczoną, tak zwaną zjednoczoną prawicą, czy też nie, to PiS i tak by miał skłonność do potraktowania tych pieniędzy jako funduszu wyborczego. Natomiast o tym, czy to lewicy zaszkodzi, czy pomoże, no to się przekonamy w najbliższych kilku sondażach. Z jednej strony jakby poparcie dla tego Krajowego Planu Odbudowy jest rzeczą dosyć oczywistą z punktu widzenia wszystkich sił demokratycznych, proreformatorskich, prounijnych, proeuropejskich. Bardzo trudno jest wyjaśnić elektoratowi, także elektoratowi lewicy, no, że prawda, z jednej strony jesteśmy za, ale prowadzimy tutaj bardzo wyrafinowaną grę i na razie jesteśmy przeciw. Prawda? To byłoby niezrozumiałe, więc ja nie dziwię się, że lewica poszła w tym kierunku. Natomiast z drugiej strony elektorat lewicowy, co pokazały wybory prezydenckie i słaby wynik Roberta Biedronia, jest bardzo wrażliwy na współpracę opozycji, bo to jest elektorat nie tylko socjalny, nie tylko progresywny, ale także bardzo prodemokratyczny, taki, któremu zależy na odsunięciu od władzy Prawa i Sprawiedliwości. Więc ja nie wiem, jak który z tych czynników no jakby zwycięży. I trudno powiedzieć dzisiaj. Czyli tak naprawdę nie wie pan, czy lewica podjęła dobrą decyzję, czy nie. W tej chwili nie umie pan odpowiedzieć na to pytanie. Z punktu widzenia sondaży nie wiem. Z punktu widzenia przyszłych koniecznych i oczywistych rozmów o współpracy przed wyborami, to jest decyzja zła, no bo oczywiście ona zasiała kolejne ziarno nieufności między siłami opozycyjnymi. No tak, właśnie niektórzy mówią, że tym sposobem zakończyło się marzenie o wspólnym projekcie opozycji przed wyborami parlamentarnymi. Chyba tak to wygląda właśnie. Nie. To są takie, bym powiedział, okrzyki trochę emocjonalne. Nie, oczywiście, że nic się nie skończyło, nic się nie zamknęło, a najlepszy dowód to jest to, w jaki sposób opozycja współpracuje w wyborach prezydenckich w Rzeszowie. Niby jedno z wielu, ale dzisiaj bardzo ważne i to może stanowić taki papierek lakmusowy dla nastrojów i zdolności koalicyjnej partii opozycyjnych. Nie, niczego się... Przed wyborami należy się różnić. W czasie wyborów należy iść razem. Zobaczymy. Wspomniał pan, że bez względu na to, co zrobiłaby lewica, to Prawo i Sprawiedliwość i tak te pieniądze z Unii, ten Krajowy Plan Odbudowy, to co ma się z nim wiązać, potraktowałoby jako fundusz wyborczy. No bo prawda jest taka, że wybory w roku 2023, ale lwia część tych środków właśnie na początku roku 2023, czyli w samym sercu kampanii do nas spłynie. No i teraz pytanie, czy Unia Europejska rzeczywiście ma jakiekolwiek mechanizmy, które będą mogły kontrolować takie polityczne, zakładamy, wydawanie środków przez partię rządzącą? Otóż w przypadku
tego funduszu, czyli Krajowego Planu Odbudowy, który jest częścią tego New Generation EU, czyli tych, tego 750-miliardowego funduszu, o który teraz chodzi, to tak, ma znacznie więcej instrumentów kontrolnych niż w przypadku wieloletnich ram finansowych, czyli tego tradycyjnego 7-letniego budżetu. Przede wszystkim te środki muszą być wydawane zgodnie z priorytetami Unii Europejskiej. Poza tym Unia Europejska, czyli Komisja Europejska najpierw się przyjrzy temu planowi. Musi on zostać pewno zmodyfikowany, a potem zaakceptowany przez Radę Unii Europejskiej, czyli wszystkie kraje. A tam naprawdę mamy szereg krajów, które patrzą Polsce bardzo wyraźnie na ręce. Wreszcie te pieniądze będą transzowane, że tak powiem. I także w Unii, także w Komisji Europejskiej, ale także w Parlamencie Europejskim będzie funkcjonować, czy będą funkcjonowały zespoły monitorujące sposoby wydawania pieniędzy. W tym przypadku jest trudniej niż w przypadku tego normalnego budżetu wydawać pieniądze niezgodnie z priorytetami Unii. Ursula von der Leyen napisała wczoraj na Twitterze, że ten plan złożony przez polski rząd, czyli ten Krajowy Plan Odbudowy, koncentruje się, tu cytat, na kluczowych obszarach dla gospodarki, innowacyjności, przedsiębiorczości i reformie rynku pracy, transformacji ekologicznej i cyfrowej, ekologicznym transporcie i wzmocnieniu systemu opieki zdrowotnej. Polska, jak wiemy, ma uzyskać około 58 miliardów euro z tego planu. Czy pana zdaniem to rzeczywiście są pieniądze i czy rzeczywiście to jest plan i priorytety, które pomogą realnie podnieść się europejskim gospodarkom z kolan po pandemii koronawirusa? Tak, ja myślę, że ten fundusz właśnie jest o tyle inny niż budżet unijny, ten, który co roku zatwierdzamy i funkcjonuje, że on według pewnych trwałych kryteriów, dobrze określonych, precyzyjnych, musi być wydawany zgodnie z tym, co Unia uznaje za swoje priorytety. Stąd rząd pewno takie priorytety zadeklarował, a Ursula von der Leyen to po prostu skonstatowała. No oczywiście kwestia jest, jak to będzie w praktyce działało i tutaj nasze obawy, no jak chociażby z tym Funduszem Inwestycji Lokalnych, który był przykładem dosyć bezczelnego dzielenia pieniędzy między swoich, a w gruncie rzeczy pozostawienia nie swoich gmin, powiatów, poza zasięgiem tego. Czyli rozumiem, że tutaj nie będzie takiego ryzyka, jak pan to określił, bezczelnego podziału środków. A to zobaczymy, bo ten rząd już nie, różne rzeczy potrafił zrobić. Natomiast na pewno jest to trudniej i na pewno proces kontrolny ze strony Unii Europejskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej, bo to jest przecież międzyrządowy projekt, a nie unijny. Będzie większy, będzie silniejszy i będzie dokładniejszy. Panie premierze, a ma pan poczucie, że Jarosław Kaczyński po raz kolejny koncertowo rozegrał opozycję? W tej sprawie Prawo i Sprawiedliwość była zawsze, no jakby to być w sytuacji uprzywilejowanej. Każdy rząd byłby, dlatego że ratyfikacji podlega przecież nie ten fundusz i sposób jego wydawania. O tym będziemy dyskutować później w Sejmie w ramach dyskusji nad ustawą implementacyjną, ustawą wdrożeniową. Tam będzie można podyskutować i coś poprawić. Natomiast my ratyfikować mamy umowę międzyrządową o tak zwanych zasobach własnych Unii Europejskiej. Czyli o tym, że się Unia Europejska wspólnie zadłuży i wspólnie z podatków, które będziemy wprowadzać w ciągu najbliższych lat, spłaci. I tu także trudno byłoby za tym nie zagłosować, więc można powiedzieć,
No to wie pan, panie premier, to zależy jak na to spojrzeć, dlatego że no, z drugiej strony, proszę poprawić mnie, jeżeli się mylę, ale ustawę implementacyjną przyjmuje się zwykłą większością głosów, którą Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie będzie miało, bo wtedy jak Solidarna Polska już będzie wiedziała, że i tak to zostało ratyfikowane, no to pewnie będzie głosowała z Prawem i Sprawiedliwością i tutaj Jarosław Kaczyński już o większość nie będzie musiał się martwić. I to jest sytuacja stworzona przez lewicę, jakby nie było. Może jednak trzeba było jeszcze przeciągnąć trochę tę sytuację. Może trzeba jednak było domagać się solidarnie po stronie opozycyjnej spełnienia pewnych warunków i chociażby podstawowej dyskusji. Proszę zobaczyć, panie premierze, w jakiej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość teraz postawiło całą opozycję. Dzisiaj jest głosowanie, a dokumenty zostały wysłane wczoraj. Nad czym my tu będziemy dyskutować? Przecież to jest paradyskusja, jakiś śmiech z dyskusji, a nie prawdziwa dyskusja parlamentarna. Paradyskusja w ogóle jest, że tak powiem, króluje w Sejmie. No właśnie, ale lewica teraz przyłożyła do tego rękę. No tak, no tylko, że ja mówię, trudno byłoby głosować przeciwko Unii Europejskiej, sile proeuropejskiej. Oczywiście, że można było to robić inaczej, wspólnie, byłoby to lepsze. No ale ja mówię, iluzją była nadzieja, że to wyrafinowane zagranie mogło doprowadzić do upadku rządu zjednoczonej czy też niezjednoczonej prawicy. Jarosław Kaczyński nie dopuści do tego, a poza tym myślę, że bardzo złe z jego punktu widzenia rządzenie za pomocą rządu mniejszościowego jest i tak lepsze od oddania władzy, no bo wtedy można byłoby posprzątać, czy to w mediach, czy to w prokuraturze, czy w sądownictwie. No i cały misternie budowany plan runie jak domek z kart. No więc i do tego oczywiście Prawo i Sprawiedliwość dopuścić nie chce. Panie profesorze, i teraz pytanie, które wraca jak bumerang do nas wszystkich, którzy no, nie znają się dokładnie na prawie unijnym, którzy bardzo często ulegają pewnym wypaczeniom polityków, którzy tłumaczą w taki, a nie inny sposób wszystko, co jest związane z kwestią środków unijnych. Proste pytanie do pana także jako ekonomisty. Czy rzeczywiście jest tak, że w tej chwili Unia Europejska bez żadnej kontroli będzie mogła nakładać na nas nowe podatki? Bo to jest argument, którego używają przeciwnicy właśnie Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Odbudowy w ogóle, twierdząc, że to jest daleko posunięta federalizacja dalsza Unii Europejskiej. Więc krótkie, proste pytanie. Czy zwykły, potocznie mówiąc, Jan Kowalski będzie musiał płacić podatki nałożone autorytarnie przez Unię Europejską? Nowe podatki. Po pierwsze, Jan Kowalski nie będzie takich podatków płacił. Te podatki, o których mówimy w Parlamencie Europejskim, to są podatki cyfrowe, podatki na transakcje cyfrowe, na wielkie platformy internetowe, na gigantów światowych. Takich gigantów w Polsce praktycznie rzecz biorąc nie mamy. Po drugie, chodzi na przykład o podatek graniczny, on się trochę inaczej nazywa, na dobra importowane do Unii Europejskiej, ale które wytworzone są z bardzo jakby dużą emisją gazów cieplarnianych. To są zupełnie inne podatki, które nie będą dotyczyły, a wręcz pomagają temu przeciętnemu Kowalskiemu, czy Schmidtowi, czy Francuzowi, czy Hiszpanowi. Proszę, natomiast kwestia jest inna, że podatki w zasadzie wprowadzane powinny być, czy mogą być według zasady jednomyślności. Więc jeżeli by się okazało, że niektóre kraje będą przeciwko temu, to będziemy musieli szukać jakichś obejść albo w ogóle tych podatków się nie wprowadzi. Chciałem powiedzieć, że Polska nie jest wcale tutaj, jakby to powiedzieć, krajem, na który się patrzy z podejrzliwością w tym zakresie. My akurat nie mamy interesów takich, aby tych podatków, o których w Unii Europejskiej w tej chwili mówimy, nie wprowadzać. Raczej inne kraje będą tutaj no, stawać okoniem. Irlandia, może Szwecja, a nie Polska. Także z drugiej strony ja zgadzam się, że wprowadzanie wspólnego długu i wspólnego spłacania długu jest krokiem w kierunku federalizacji.
Tylko że różni mnie to od pana Ziobry, że jego to niepokoi, a przynajmniej udaje, że niepokoi, a mnie to bardzo cieszy. No dobrze, tylko krok w stronę federalizacji dla wielu oznacza utratę suwerenności. Proszę pani, dzisiaj politykę handlową prowadzimy wspólnie, czyli nie tyle utraciliśmy suwerenność, co ją żeśmy połączyli i dzięki temu na przykład Polska nigdy nie mogłaby wprowadzić sankcji handlowych przeciwko Rosji, jeżeli by uznała za potrzebne. Ale Unia Europejska tak, mogła to, także w interesie Polski, tak czy inaczej rozumianym to zrobić. Mhm. Wspólna polityka handlowa oznacza, że mamy wolny dostęp, absolutnie wolny dostęp do całego wielkiego wspólnego rynku. To nie jest utrata suwerenności, to jest wzmocnienie naszej suwerenności. No to zupełnie inna interpretacja tej sytuacji, no ale tak to już z euroentuzjastami, eurosceptykami było zawsze. Panie premierze, jeszcze chciałbym pana namówić na sam koniec na krótką analizę tego, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, bo pan sobie z perspektywy teraz Europarlamentu może spokojnie na to wszystko patrzeć. Nie wiem, czy w majówkę, ale przypuszczam, że tak, dotarły do pana te informacje, że były prezydent Bronisław Komorowski próbuje wrócić do gry i przekonać polskich wyborców, że potrzebna im jest nowa formuła no takiej centroprawicy, powiedzmy, czyli konserwatystów, ale jednak składających się przede wszystkim z tych, jak nazwał to prezydent Komorowski, sił prodemokratycznych, opozycyjnych sił prodemokratycznych. Czy pana zdaniem rzeczywiście my się znaleźliśmy w takim klinczu i w takiej sytuacji, że jakieś przetasowanie i nowe twory na tej polskiej scenie politycznej są potrzebne, czy to są tylko jak zwykle jakieś ruchy robaczkowe, które spełzną kompletnie na niczym i będą nieskuteczne? Znaczy, do mnie dotarło, że pan prezydent Komorowski no, prowadzi dialog z PSL-em w tym zakresie. Tak. Otóż ja muszę powiedzieć, że bardzo trzymam kciuki za PSL, bo to jest partia, która jako jedyna w gruncie rzeczy konkuruje z Prawem i Sprawiedliwością na wsiach i w małych miasteczkach. I każdy procent wyrwany PiS-owi na korzyść PSL-u to jest krok bliżej do upadku rządu PiS-u. I z tego się bardzo cieszę. Jeżeli to pomoże PSL-owi, no to jestem za. Ale zobaczymy, czy pomoże. No właśnie, ale czy były prezydent Bronisław Komorowski może w tej chwili komukolwiek pomóc politycznie? Jak pan sądzi? Czy to nie jest już taka wypalona gwiazda polskiej polityki trochę? To jest pytanie nie na moją głowę. Dlaczego? Nigdy nie byłem politykiem partyjnym w tym sensie, że nie byłem nie mam wyczucia do tych spraw, przepraszam. No dobrze, a ma pan jakieś wyczucie co do spraw dotyczących ewentualnych przedterminowych wyborów parlamentarnych w Polsce? Sądzi pan, że to całe zamieszanie związane z Funduszem Odbudowy, kiedy już przeminie to ta, no w cudzysłowie, Zjednoczona Prawica będzie kontynuować swoją wspólną drogę, czy jednak będzie funkcjonować raczej od kryzysu do kryzysu i ostatecznie i tak wcześniejszymi wyborami się skończy? To już ostatnia kwestia dzisiaj. No tak, tutaj mam jasne zdanie. Mianowicie karpie nie głosują nigdy za przyspieszeniem świąt Bożego Narodzenia. Wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy znalazłoby się w takiej sytuacji. Sondaże pokazują, że jeżeli opozycja stworzy w miarę wspólny front, a Rzeszów może być bardzo ciekawym poligonem do takiego przedsięwzięcia. Otóż jeżeli opozycja ten wspólny front stworzy, to PiS jest z hukiem, że tak powiem, od władzy odsunięty. No proszę pani, czy pani wierzy, że karpie będą głosować za przyspieszeniem Wigilii? No jeżeli pan mi zadaje to pytanie, to ja odpowiem krótko. Dlatego uważam, że Lewica nie będzie chciała wspólnego frontu, bo jest karpiem przed Wigilią. O, tyle czasu jest jeszcze. A poza tym, proszę pani, pokazała, i to jest w bardzo trudnej sytuacji, kampania do Senatu, że wspólne listy pozwalają
odbić, że tak powiem, instytucję, ważną instytucję z rąk Prawa i Sprawiedliwości. W tej chwili ja sobie nie wyobrażam innej sytuacji jak wspólnej listy do Senatu. Być może do parlamentu, do Sejmu będzie trochę inaczej, ale też mam nadzieję, że to będzie podobnie. I wtedy, mówię, z hukiem PiS zostanie od władzy odsunięty. Wieczny optymista, jak widać. Profesor Marek Belka, były premier, obecnie eurodeputowany. Panie premierze, dziękuję bardzo za to spotkanie. Spokojnego i dobrego dnia panu życzę. Dziękuję bardzo. Dzięki, do zobaczenia. Już za chwilę państwa gościem Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Myślę, że może być bardzo zaskoczony głosem Marka Belki, który mówi: bardzo trzymam kciuki za Polskie Stronnictwo Ludowe, ponieważ każdy odebrany głos Prawu i Sprawiedliwości, a właściwie tak, to jest świetna informacja, a PSL jest najlepszą partią, żeby właśnie takie głosy odbierać. Wracamy do tego, co dziś czeka nas w polskim parlamencie, a czeka nas, przypuszczam, starcie tytanów. Pytanie, jak szybko uda się to głosowanie ratyfikacyjne przeprowadzić. Koalicja Obywatelska, jak sądzę, Polskie Stronnictwo Ludowe będą robić wszystko, żeby to głosowanie opóźnić. Pytanie, czy będzie jedność w tych ugrupowaniach właśnie, jeśli chodzi o kwestię ratyfikacji. O tym wszystkim już za chwilę z Markiem Sawickim, o ewentualnej współpracy z Bronisławem Komorowskim także słów kilka padnie, obiecuję państwu, ale teraz jeszcze oddajemy głos byłemu ministrowi spraw zagranicznych i byłemu marszałkowi Sejmu Radosławowi Sikorskiemu, który mówi o tym, co powinna była zrobić lewica w sprawie ratyfikacji. To już oczywiście musztarda po obiedzie, no ale warto sobie przypomnieć, jak mogłoby być, a jak nie jest. Moja propozycja taka zupełnie na własną odpowiedzialność rzucam jako pomysł. Jeśli potraktować poważnie to zapewnienie PiS-u, lewicy, że środki nie zostaną rozkradzione ani tak jak Fundusz Inicjatyw Lokalnych przekazane tylko swoim gminom czy innym samorządom, i że ma to nadzorować komitet sterujący, to mam nadzieję, że koleżanki i koledzy z lewicy zgodzą się, że ten komitet sterujący nie powinien wyglądać tak jak Trybunał Konstytucyjny, czy KRS, czy tyle innych ciał, które PiS wziął pod but. Więc może by lewica uzgodniła z resztą opozycji, że ten komitet sterujący na przykład musi mieć podstawę ustawową, a w tej ustawie zapisane, że wszyscy kandydaci muszą uzyskać zgodę Sejmu i Senatu. Dzień dobry, Marek Sawicki, były minister rolnictwa, PSL, Koalicja Polska. Kłaniam się, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie, ale strasznie słabo was słyszę, tak jakby gdzieś z wody. Słabo pan nas słyszy? No to ja nie wiem, nie wiem czemu, to może zaraz koledzy spróbują coś. A nie ma pan słuchawek? Gdzieś pod ręką? Mogę spróbować. O, to proszę spróbować poszukać. O, dobrze, to ja tutaj, pan minister poszedł poszukać słuchawek, więc ja państwu przypomnę jeszcze w oczekiwaniu na pana ministra Sawickiego, co dzisiaj się wydarzy. Po raz kolejny Krajowy Plan Odbudowy został przesłany do Komisji Europejskiej wczoraj, w poniedziałek, w wersji już ostatecznej. To zamyka proces jego składania przez Polskę. Tak podkreśla rzecznik rządu Piotr Müller. Potwierdza otrzymanie tego dokumentu Ursula von der Leyen i twierdzi, że dokument złożony przez Polskę koncentruje się na kluczowych obszarach dla gospodarki, czyli na innowacyjności, na przedsiębiorczości, reformie rynku pracy, transformacji ekologicznej i cyfrowej, ekologicznym transporcie i wzmocnieniu systemu opieki zdrowotnej. To pani von der Leyen tak pisze. No i teraz pytanie, czy faktycznie w tym Krajowym Planie Odbudowy znalazły się zapisy, które będą pozwalały na to, żeby Krajowy Plan Odbudowy nie był wykorzystany, jak twierdzi opozycja, przez PiS jako fundusz wyborczy. Pan minister bez słuchawek, czyli nie mamy? Bez słuchawek, ale zaraz może dojdą. Dobrze, możemy zaczynać. To spokojnie, to ja będę, nie wiem, czy można mówić głośniej niż ja, bo nawet widzowie czasami narzekają, że za bardzo krzyczę, ale spróbuję mówić głośno i wyraźnie, żeby pan zrozumiał. Czy pan już wie, jak dziś zagłosuje podczas głosowania w sprawie ratyfikacji ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej? Otóż, pani redaktor, na razie nie wiemy, za czym mamy głosować, bo pan premier wynegocjował w lipcu ubiegłego roku dla Polski kwotę 64 miliardów euro. W tej chwili
W grudniu potwierdził już tylko 57 miliardów. A dzisiaj czytam i w Rzeczpospolitej, i także w dzienniku Gazeta Prawna, że pan premier wysłał wniosek na kredyt, jedni mówią 12 miliardów euro, inni 10. Więc chcielibyśmy od pana premiera wiedzieć, na co się umawiamy. Bo w mojej ocenie, jeśli mielibyśmy pożyczać tylko te 10 czy 12 miliardów, to poręczenie 750 miliardów euro przez polski rząd, polski parlament wydaje się niezasadne. To poręczenie... jest o wiele droższe, poza ramy konstytucyjne 60% zadłużenia, jakie daje nam polska konstytucja. Więc ratyfikacja, tak jak się domagamy, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, powinna odbyć się większością 2/3 gminy, bo wychodzimy poza konstytucję w dwóch kwestiach. Właśnie tych ram finansowych 60% PKB i wychodzimy także z kwestiami zrzeczenia się uprawnień Sejmu do nakładania podatków, bo przekazujemy te uprawnienia w sporej części Unii Europejskiej. Dziś nie wiemy, jakie podatki, w jakiej wysokości Komisja Europejska będzie na Polaków nakładała. To są poważne odstępstwa od normalnych, co siedmioletnich ram finansowych, które uchwala Unia Europejska i które rzeczywiście przyjmujemy zwykłą ustawą. Natomiast tu jest potrzebna tak zwana duża ratyfikacja i mówią o tym eksperci i to wynika jednoznacznie ze zobowiązań, które w tej ratyfikacji przyjmujemy. Panie ministrze, tylko to są apele państwa, apele niewysłuchane przez Prawo i Sprawiedliwość, niewysłuchane przez Lewicę. Wczoraj dokument poszedł do Komisji Europejskiej. Piotr Müller, rzecznik rządu, mówi, to zamyka proces jego składania przez Polskę. Waldemar Buda mówi, dokument jest zamknięty i nie podlega weryfikacji. Tu już dzisiaj nie ma pola do tego, żeby dowiadywać się, nad czym państwo będą głosować lub nie. Otóż, pani redaktor, to, co mówią ci dwaj ministrowie, jest tak prawdziwe, jak to, co mówił o wyborach kopertowych pan premier i pan wicepremier Sasin. Więc ta opcja polityczna niestety często mija się z prawdą, bo jeszcze jutro spotyka się komisja dwustronna rządu i samorządu i będą dyskutować o zamknięciu tego projektu. I oczywiście dla Lewicy powiedzieli, że to już jest wersja ostateczna, ale wiemy doskonale, że przez 2 tygodnie Komisja Europejska będzie jeszcze wysyłała do Polski zapytania i Polska będzie wprowadzała zmiany. I dziś Lewica nie może być pewna, jakie zmiany wprowadzi polski rząd. Tym bardziej, że nie wiem, czy Lewica wie, że nie umówiła 39 miliarda euro kredytu, tylko umówiła się na 10 czy 12 miliardów euro kredytu. A więc nie wiemy, na co się umówiła Lewica i jakie jej postulaty ostatecznie będą tam spełnione. Bo ten duży projekt dotyczący budownictwa socjalnego może okazać, że komisja powie, nie, to jest zadanie własne budżetu Polski, a nie z tych środków. Więc wtedy ten cały lewicowy plan odpadnie. Więc dobrze byłoby, żeby pan premier w Sejmie uczciwie w debacie poinformował Polaków, na co w Brukseli się umówił, bo na co innego nam mówił w grudniu, a na co tam się jeszcze wysyłamy inne kwity. Więc pani redaktor, jeśli mielibyśmy pozyskać z tego Europejskiego Funduszu Odbudowy niespełna 34 miliardy euro w stosunku do 64, które wcześniej pan premier Polakom obiecał, to jeszcze raz mówię, trzeba się zastanowić, czy gra warta jest świeczki, czy rzeczywiście warto poręczać 750 miliardów z 10 miliardów kredytów. No dobrze, panie ministrze, tylko nie obawia się pan, że państwa wyborcy, wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego, polscy rolnicy, którzy wiele zawdzięczają środkom z Unii Europejskiej, zrozumieją ewentualne wasze głosowanie przeciw tej ratyfikacji? Pani redaktor, polscy rolnicy przez ostatnie 5 lat korzystają ze wspólnej polityki rolnej w sposób bardzo ograniczony i bardzo opóźniony. Dzisiaj w 8 roku funkcjonowania tej perspektywy finansowej, która już się zakończyła, na kontach rolników jest niespełna 60% środków, które im się należały i powinny być już wypłacone. Więc rolnicy już się przyzwyczaili do tego, że ta władza nie dotrzymuje zobowiązań. I teraz my jako politycy nie możemy zaciągnąć zobowiązań dla naszych dzieci i wnuków na kolejne 40 lat, bo nie wiemy, na co się umawiamy. Wiemy, że możemy wystąpić o kredyt 10-12 miliardów euro, ale nie wiemy, na jakich warunkach, kiedy i ile będziemy spłacali. Więc dobrze byłoby, żeby pan premier o tym powiedział. Jeśli pan premier to dobrze wyjaśni, to ja jestem za tym, żeby przyjąć
i ratyfikować zasoby własne Unii Europejskiej. Ale niech pan premier przyzna, że ratyfikując zasoby własne Unii Europejskiej, zrzekamy się części suwerenności w zakresie podatków, poręczeń i gwarancji. Dlaczego tego nie powie? No ale to gdyby miał to zrobić, to by już zrobił to dużo wcześniej, panie ministrze. No to jest takie trochę, przepraszam, nie chcę nie urazić nikogo, ale trochę naiwne myślenie. No gdyby premier chciał przeprowadzić tę dyskusję w parlamencie, gdyby chciał opowiedzieć o tym, jak to będzie w szczegółach wyglądało, to zrobiłby to już dużo wcześniej, a nie dzisiaj, w trakcie, czy też tuż przed głosowaniem ratyfikacyjnym. No wiadomo, że tego nie zrobi. Pani redaktor, to w mojej ocenie naiwnym będzie ratyfikowanie tego na warunkach, których nie określa i nie wyjaśnia pan premier. Jeśli mamy ratyfikować coś ciemno, to ja uczciwie mówię, jako Marek Sawicki kota w worku kupował nie będę. Mm-hmm. No dobrze, to teraz idziemy dalej. Pojawiły się jakieś nieoficjalne informacje, że Władysław Kosiniak-Kamysz zagłosuje za ratyfikacją. Pan to potwierdza, czy nie? Możliwe. Władysław Kosiniak-Kamysz także w niedzielę mówił o tym, że te pieniądze Polsce są potrzebne. Wszak też żeśmy negocjowali, naciskali na rząd, żeby powstał komitet monitorujący, żeby samorządy były uwzględnione w większym zakresie, żeby zwiększyć wydatki na rolnictwo. Pewne elementy z tych spraw, któreśmy podnosili chociażby na wysłuchaniu publicznym w Sejmie ponad miesiąc temu, zostały w tych dokumentach zawarte. Natomiast trzeba jeszcze raz jasno wiedzieć, czy my głosujemy za 57 miliardami, czy głosujemy za 12, czy głosujemy za 750 miliardami. To musi pan premier wyjaśnić, bo nie można głosować w ciemno, jeszcze raz podkreślam, nie można przyjmować zobowiązań dla dzieci i wnuków na 40 lat na niejasnych zasadach i warunkach składy. No dobrze, ale nie ma pan poczucia, że opozycja no jest trochę śmieszna teraz w tej sytuacji, dlatego że jedni mówią, że nie można kupować w worku, jak pan. Inni już zakładają i deklarują, że będą głosować za ratyfikacją. Nie ma spójnego stanowiska, nie ma jedności, nie ma solidarności. Jak ludzie mają to wszystko traktować poważnie? Panie redaktor, każdy z polityków, każdy z parlamentarzystów odpowiada przed swoimi wyborcami i będzie się z tego głosowania musiał wytłumaczyć. Mhm. I tyle. I każdy musi to rozważyć także na podstawie swojej wiedzy, na podstawie dokumentów, które przejrzał. A jak można przejrzeć Krajowy Plan Odbudowy wysłany wczoraj późnymi godzinami wieczornymi, dzisiaj do godziny 16. No o 12 mamy klub, będziemy się spotykać z ekspertami. Być może oni jeszcze nam pewne rzeczy wyjaśnią, podpowiedzą, bo to jest naprawdę ogromny dokument, który wart jest poważnej debaty, a nie 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów w Sejmie. Dlaczego PiS tak ciągle boi się debaty w parlamencie? Dlaczego ogranicza swobodę wypowiedzi po to, żeby obywatele mogli wiedzieć, co rzeczywiście Sejm przyjmuje i co nakłada na obywateli? Bo to nie są pieniądze pana Morawieckiego, to nie są pieniądze pana Kaczyńskiego, nie są to moje pieniądze. Te pieniądze będą spłacać Polacy. Chcę jasno powiedzieć, to nie jest żaden plan Marszala, tam nie ma ani jednego euro darowizny. To są wszystko pieniądze, które musimy spłacać. Ta część dotacyjna pochodzi z oszczędności Komisji Europejskiej i środków, które już posiada. Ta część kredytowa pochodzi, rzeczywiście będzie pochodziła z emisji obligacji. I z podatków, panie ministrze, z nakładanych podatków chociażby na podatków, cyfrowych gigantów. Plan jest taki, żeby tych pieniędzy nie trzeba było z kas budżetowych naszych wewnętrznych spłacać, tylko żeby spłacać to właśnie między innymi przez wspólne unijne podatki. No ale podatki my, obywatele, będziemy płacić. Ale my nie mamy gigantów cyfrowych w naszym kraju. To właśnie Marek Belka przed chwilą tłumaczył, że tak naprawdę potocznie już tak będziemy się trzymać tego. Jan Kowalski nie zapłaci za spłatę. Pan Marek Belka myśli, że to jest tylko... Pani redaktor, pan Marek Belka wie doskonale, że nie jest to tylko podatek cyfrowy. Że tam jest co najmniej jeszcze 4 różne podatki, w tym podatek od plastiku, który zapłaci każdy polski obywatel. A więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeśli zrzekamy się suwerenności w zakresie ustalania podatków, to trzeba wiedzieć, na jakie podatki umówił się premier Morawiecki. Ja ciągle pytam, czy pan premier Morawiecki, jak negocjował i w lipcu, i w grudniu, był bardziej przedstawicielem i premierem rządu polskiego, czy przedstawicielem banków? Bo rzeczywiście to dla banków jest świetny interes. Udzielenie długoterminowych pożyczek gwarantowanych przez państwa, a więc pewnych, i o nieustalonych zasadach spłaty. Natomiast jeśli jest premierem i negocjuje w imieniu Polaków, to powinien to Polakom jasno powiedzieć, na co umówił się w Brukseli. Panie ministrze, pan mówi jak rasowy eurosceptyk, ja mam wrażenie. Nie, ja po prostu jestem realistą, a nie eurosceptykiem. Zawsze podchodziłem do tej kwestii w sposób realny. Pani wie doskonale, że przez ponad 7 lat odpowiadałem za realizację budżetu unijnego jako organ nadzorujący, zarządzający
dużymi środkami unijnymi. Były one wydawane sprawnie i rolnicy dzisiaj o tym pamiętają. Natomiast chcę dzisiaj powiedzieć, że przyjmując zobowiązanie, jeszcze raz podkreślam, na dwa kolejne pokolenia, chcę wiedzieć na jakich warunkach. Dlaczego obciążam moje dzieci i wnuki tym wielkim kredytem, który dzisiaj ja wykorzystam. Moje pokolenie będzie z niego korzystało. My będziemy odbudowywali Polskę po koronawirusie i chcielibyśmy, żeby rzeczywiście te pieniądze nie poszły tak jak Zagierka na wielkie państwowe molochy i spółki Skarbu Państwa, tylko żeby były wydane na odbudowę tych działów gospodarki, które najbardziej przez koronawirus zostały zniszczone, małej przedsiębiorczości, żeby poszły także na rolnictwo, żeby polskie rodziny zobaczyły faktycznie te pieniądze i ten rozwój, bo przez wzrost zamożności Polaków, rodzin polskich z pewnością będzie bogatszy i budżet, i w przyszłości państw. Panie ministrze, to jedna sprawa jeszcze w sprawie tego głosowania i tych umów politycznych. Dlaczego pana zdaniem Lewica nie ma takich wątpliwości? I dlaczego Lewica postanowiła ukradkiem i po cichu traktować się z Prawem i Sprawiedliwością? Dlaczego bezwarunkowo, niemalże postanowiła poprzeć właśnie tę ratyfikację? Co kierowało Lewicą? To już taka trochę polityczna analiza, ale jednak spróbuję pana na nią namówić. Panie redaktor, nie wiem. Ja nie jestem zazdrosny o spotkanie Lewicy z panem premierem. Ludzie spotykają się, bo się lubią albo mają jakiś interes do ubicia. Jaki wspólnie interes ubili, trudno powiedzieć. Opozycja demokratyczna, opozycja parlamentarna powinna żądać od premiera, od rządzących dyskusji i uzgodnień w Sejmie w sposób otwarty, żeby społeczeństwo wiedziało, na co się umawiają. Natomiast jeśli to są ustalenia w zaciszu gabinetów, pod stołem i do dziś do końca nie wiemy, na co się umówili, myślę, że tak naprawdę i Lewica nie do końca wie, na co się umówiła, no to sytuacja rzeczywiście jest nieciekawa, ale każdy za siebie odpowiada. Chciała się Lewica spotkać, spotkała się. My robiliśmy wysłuchanie publiczne w parlamencie i z tego wysłuchania publicznego przekazaliśmy rządowi nasze oczekiwania, nasze postulaty, nasze propozycje. Rząd twierdzi, że jedyne postulaty na piśmie, jakie otrzymał, to tylko od Lewicy, że nie otrzymał żadnych postulatów ani od PSL, ani od Koalicji Obywatelskiej. No przecież słyszał pan te wypowiedzi. I tu znów pani redaktor powiem, że ten rząd oszczędnie gospodaruje prawdą. To tak wszystko idzie od pana premiera, który co jakiś czas albo myli się z prawdą, albo wręcz okłamuje społeczeństwo. I mamy sytuację w tej chwili taką, że też ta informacja. To dlaczego jeśli rząd mówi, że nie dostał żadnych propozycji, to dlaczego wielokrotnie publicznie premier i pan Dworczyk i odpowiedzialny za fundusze unijne, wicepremier Szymański, mówili, że no przecież myśmy już postulaty PSL-u w jakiejś tam części uwzględnili. No to były te postulaty, czy ich nie było? No tak, to pytanie, które państwo powinni zadać się premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, o ile w ogóle będzie taka możliwość dzisiaj podczas tej pseudodebaty w parlamencie. Panie ministrze, ale jeszcze jedna rzecz, która zelektryzowała poniekąd polską opinię publiczną w ostatnich godzinach, czyli były prezydent Bronisław Komorowski, który chciałby jakiegoś nowego politycznego projektu skupiającego się właśnie wokół PSL-u, projektu konserwatywnego, ale jednak prounijnego, jednak prodemokratycznego. Bronisław Komorowski twierdzi, że trzeba przemeblować polską scenę polityczną, stworzyć nowe siły. No odwraca się plecami od Platformy Obywatelskiej, taka prawda. No i teraz pytanie, ile realnego planu i realnych działań jest w tych deklaracjach? Czy rzeczywiście jest tak, że państwo rozpoczynają jakąś formę współpracy z Bronisławem Komorowskim? Pani redaktor, 2 lata temu Władysław Kosiniak-Kamysz, Polskie Stronnictwo Ludowe, podjęło decyzję o budowaniu Koalicji Polskiej, a więc budowaniu bloku politycznego w centrum. Było to na wybory 2019 roku z sukcesem. Natomiast w tej chwili ten projekt jest dalej rozwijany i prezydent Bronisław Komorowski sam to publicznie oświadczył, że wobec sytuacji, w której jego platforma skręca bardzo w lewo i bardzo radykalnie liberalizuje się, no to on nie widzi dla siebie miejsca w takim środowisku politycznym, tym bardziej, że przypomnę, że był współzałożycielem SKL-u, prawdopodobnie był wcześniej też w KPN-ie, więc dla niego te wartości konserwatywne, chrześcijańskie były ważne i w tej chwili rzeczywiście, kiedy Platforma skręca w lewo, Hołownia także konkuruje z Platformą, Lewicą o ten sam elektorat, trzeba dzisiaj
dla Polski normalnego, racjonalnego centrum. I to normalne, racjonalne centrum tworzymy już od ponad 2 lat. Dołącza do tego, patronuje temu w pewnym sensie prezydent Bronisław Komorowski. My przyjmujemy to z ogromnym zadowoleniem. Mamy nadzieję, że kolejne środowiska będą dołączały, bo rzeczywiście Polsce skrajna lewica i skrajna prawica nie jest potrzebna. No to jest tylko konflikt i ciągła wojna. Natomiast potrzebny jest racjonalny środek, który będzie w stanie godzić przynajmniej części sceny politycznej dla wspólnoty, dla włączenia, dla budowy, a nie tylko dla wzajemnego wykluczania się. Panie ministrze, na czym ten patronat prezydenta Komorowskiego ma polegać? Panie redaktor, to jest włączenie się pana prezydenta. To nie jest nawet dosłownie patronat, jak niektórzy to określają. To jest włączenie się pana prezydenta. No pan powiedział, że patronuje, więc dlatego zapytałem o patronat. Bo w tym kontekście, że raczej nie sądzę, żeby pan prezydent Bronisław Komorowski chciał wracać do czynnej polityki, kandydować do Sejmu, ponownie być wybierany, czy kandydować na prezydenta, więc z pewnością chce wspierać budowanie środowiska, które w jego poglądach jest mu bliskie, a więc to środowisko, które wyraża się w wartościach właśnie, reprezentuje wartości ludowe, w jakimś sensie konserwatywne, chrześcijańskie, centrowe, których w Polsce w tej chwili brakuje, bo tak jak mówię, 3 ugrupowania walczą o elektorat lewicowy. Polska Zjednoczona Prawica ma się dobrze wokół Jarosława Kaczyńskiego, a ten środek sceny politycznej, bo wiemy, że już część polityków także PiS-u jest zdegustowana i zniechęcona tym wszystkim, co wyczynia Kaczyński i jego środowisko, i chętnie poszukaliby dla siebie jakiegoś innego środowiska politycznego i współpracy. I po to między innymi jest ten ruch poszerzany, tworzony, ożywiany, to co mówię. Tworzy Władysław Kosiniak-Kamysz od 2019. Czyli rozumiem, panie ministrze, że zaproszenie zarówno dla członków tych z państwa perspektywy bardziej racjonalnych Prawa i Sprawiedliwości, jak i tych części konserwatywnej Platformy Obywatelskiej, to zaproszenie jest cały czas otwarte i czekacie na nich i na wzmocnienie. Oczywiście, że tak. Zapraszamy do współpracy, zapraszamy do pracy także programowej. 14 zespołów Koalicji Polskiej Programowych pracuje, więc każdy może się włączyć, komu programowo jest blisko do tego racjonalnego centrum. Natomiast nie zamierzamy podkupować posłów, zabierać z tego czy z innego klubu. Bo tu rzeczywiście nie ma żadnej potrzeby, żeby na opozycji w ten sposób rywalizować. No dobrze, ale z jednej strony podkupywać nie będziemy, ale z drugiej strony mówimy, że czekamy na tych posłów. Więc ostatnie pytanie w tej kwestii i szczera odpowiedź, jeśli oczywiście się uda. Tak, pani redaktor. Czy są prowadzone jakiekolwiek rozmowy z konserwatywną częścią Platformy Obywatelskiej? Mówiąc krótko, czy Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe rozbije jedność Platformy? Otóż nie rozbijamy żadnej jedności, nie podkupujemy nikogo, natomiast przygotowujemy projekt na nadchodzące wybory i czy one będą w 2023 roku, czy wcześniej, to chcemy, żeby racjonalne centrum było do tego gotowe i wtedy będzie otwarte na kandydatów z tych środowisk, które dzisiaj są zniechęcone lewoskrętem Platformy czy radykalizmem PiS-u. Czy ten projekt, który państwo przygotowują na wybory, straci szyld Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy nie? Nie sądzę, zobaczymy. To wszystko nie zależało od partnerów, którzy będą się z nami umawiali. Panie ministrze, już na sam koniec, bo malutko czasu nam zostało, ale jeszcze jedna ważna informacja. Jan Filip Libicki, czyli senator, powiedział, że będzie głosował nie przeciwko, ale wstrzyma się od głosu przy wyborze Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich, więc wszystko wskazuje na to, że szykuje nam się kolejny rozdział walki o RPO. Tak, i to mówiłem także kiedyś u pani na antenie, że wierzę senatora Libickiego, z pewnością Wróblewskiego nie poprze czynnego polityka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Natomiast rozpocznie się nowa tura i w tej turze z pewnością szansę ma kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego zechcemy wyłonić w tej procedurze zgłaszania przez Rady Wydziałów, a więc nie politycznego, a kandydata ze świata nauki. Bardzo dziękuję za to spotkanie, panie ministrze. Marek Sawicki, PSL Koalicja Polska, były minister rolnictwa. Dobrego, spokojnego dnia, chociaż spokojnie pewnie nie będzie, no ale trzymam kciuki, żeby dziękuję było wzajemność. Jak najlepiej. Do zobaczenia. Dziękuję.
I to wszystko w dzisiejszym super raporcie. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony poranek pomajówkowy, ale proszę się pocieszyć, dzisiaj nie poniedziałek, dzisiaj już wtorek, także tydzień mamy krótszy. To jest bardzo dobra informacja. Gorsza informacja, że dzisiaj pewnie bardzo mocno się wymęczymy oglądając obrady Sejmu, ale myślę, że to może być bardzo ciekawe przedstawienie, które na pewno przeanalizujemy dla Państwa jutro w super raporcie. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, kłaniamy się bardzo nisko. Teraz w imieniu Marty Kiermasz zapraszam na raport z anteny i mówię Państwu do jutra. Galerie handlowe i galerie sztuki ponownie otwarte. Wchodzimy w kolejną fazę luzowania obostrzeń. Kary dla tych, którzy zagłosują przeciw Funduszowi Odbudowy. Tak PiS chce nakłonić swoich posłów do poparcia dokumentu. Po 27 latach zdecydowali się na rozwód. Jeden z najbogatszych ludzi świata, Bill Gates, rozstaje się ze swoją żoną. Otwarte galerie handlowe, markety budowlane i meblowe, a także muzea, choć tu wciąż z ograniczeniami. Dla najmłodszych uczniów skończyła się za to nauka w systemie hybrydowym. Od dziś dzieci z klas 1-3 uczą się już w szkolnych ławkach. Ruszyło luzowanie pandemicznych obostrzeń. O szczegółach Hanna Juraszek. Dzieciaki z klas 1-3 w całym kraju wracają do nauki stacjonarnej. Od dziś podstawówki będą też prowadzić świetlice. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w galeriach handlowych są znów w pełni otwarte, tylko gastronomia może działać jedynie z opcją na wynos lub w dostawie. Obowiązują też limity: jedna osoba na 15 metrów kwadratowych w sklepach do 100 metrów kwadratowych oraz jedna osoba na 20 metrów kwadratowych w sklepach powyżej 100 metrów. Bardzo dobrze, tylko żeby jednak ludzie pamiętali o tym, żeby dystans zachowywać. Otwierają się też między innymi galerie sztuki i muzea, również w reżimie sanitarnym. Dzisiaj też mają zostać wznowione ograniczone lub zawieszone wcześniej zabiegi planowe. A sami uczniowie z powrotu do szkół są bardzo zadowoleni. Tyle byliśmy na zdalnych, to bardzo się teraz cieszymy, że wracamy do szkoły. Z koleżankami sobie byśmy mogły pogadać na przerwach. W realu. Poczucie ulgi, bo w szkole dziecko się lepiej skoncentruje niż w domu. No i kontakt z rówieśnikami, więc o tyle fajnie. Mówili nam uczniowie i rodzice z Bełchatowa. Pod koniec miesiąca do swoich placówek mają wrócić już wszyscy uczniowie w Polsce. Kierownictwo klubu PiS zapowiada kary. Ma objąć tych posłów, którzy zagłosują przeciw Funduszowi Odbudowy. Głosowanie nad ratyfikacją ma się odbyć dziś po południu. Swój sprzeciw od dawna zapowiada Solidarna Polska. Ale jak mówi w rozmowie z nami wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, trudno sobie wyobrazić, by PiS skarał polityków nie swojej partii. Nie spodziewam się, żebyśmy jako posłowie koalicyjnej partii byli karani za nieprzestrzeganie dyscypliny partyjnej partii innej koalicyjnej. Swoje poparcie dla Unijnego Funduszu Odbudowy, a także Krajowego Planu Odbudowy, który jest podstawą do wypłaty środków, już zapowiedziała Lewica. Jak tylko wytrzeźwieje, czeka go przesłuchanie i zapewne usłyszy zarzuty. 2 promile alkoholu miał mężczyzna, który atrapą broni wycelował do księdza. To podczas wczorajszej mszy w kościele w Dusznikach Zdroju na Dolnym Śląsku. Na miejsce od razu wezwano policję. Ta zatrzymała mężczyznę, gdy próbował uciec. Dania prawdopodobnie zrezygnuje ze szczepionki firmy Johnson & Johnson. Jak podają tamtejsze media, to w związku z rzadkimi przypadkami zakrzepów potencjalnie związanymi z tym preparatem. Miały występować zwłaszcza u kobiet przed menopauzą. Oficjalna decyzja rządu ma zostać ogłoszona w najbliższym czasie. Jeśli tak się stanie, duński program szczepień opóźni się nawet do jesieni. Byli ze sobą przez 27 lat założyciel Microsoftu i miliarder Bill Gates rozwodzi się ze swoją żoną Melindą. Jak czytamy w ich mediach społecznościowych, po głębokim namyśle oraz pracy nad naszym związkiem zdecydowaliśmy się zakończyć nasze małżeństwo. Para będzie jednak dalej współpracować w swojej fundacji. Dodajmy, że Gates to według najnowszej listy Forbesa 4. najbogatszy człowiek świata. Jego fortuna przekracza 124 miliardy dolarów.